Odsłuch społeczny. Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Z tej strony Sławek Cygler, a naszym gościem jest dziś Jan Szkwyrnak, historyk prowadzący stronę na Facebooku Sprawy z Polska. Dzień dobry, pozdrawiam z Pragi. Sprawy polityczne i nie tylko z Polski przedstawione Czechom. Na początek proszę mi opowiedzieć o planie Czech na odmrażanie gospodarki. W sumie są cztery fazy tego odmrażania. 20 kwietnia zaczęła się pierwsza faza, która obejmuje koniec ograniczeń rzemiosł i targów rolniczych i pozwolone już są teraz śluby do 10 ludzi. Od 27 kwietnia będą otwarte warsztaty do 200 metrów kwadransowych, od 11 maja warsztaty do 1000 metrów kwadransowych i też będą otwarte już fitnessy. Okej, ale chyba bez szatni, prawda? Coś takiego doczytałem. Tak, bez szatni. I tu jeszcze naszym słuchaczom dopowiem, warsztaty, takiego uroczego słowa pan używa, chodzi o sklepy, prawda? Sklepy powyżej 200 metrów, a później powyżej 1000 metrów kwadratowych. Tak, ale też jakieś tam zakłady produkcyjne. Okej, i sklepy specjalistyczne też już czynne od 2 dni, kiedy nagrywamy ten podcast, czyli w momencie publikacji to będzie już ponad tydzień. Kolejny etap to jest 25 maja. 25, co dla Czechów jest ważne, będą otwarte ogródki restauracji i knajp. I poza tym fryzjer, i muzea, i ogrody zoologiczne. Okej. Okay. No i ta ostatnia faza. Finałowa, można powiedzieć, faza. No, nie do końca, bo nie wiadomo jak z granicami jeszcze. Ale w tym planie są na razie 4 fazy i ta ostatnia będzie 8 czerwca i wtedy będą już otwarte restauracje, hotele, taksówki można prowadzić. Też już będą zwykłe śluby, czyli z więcej 10 ludzi i też już będą legalne imprezy do 50 ludzi. Okej, okay, czyli gdyby granice były otwarte albo te obostrzenia jakoś poluzowane, to można uznać, że nawet od 25 maja moglibyśmy Czechy odwiedzać i posiedzieć w ogródku restauracji, a od 8 czerwca możliwe, że już w ogóle w restauracji jak za dawnych czasów, tak? Tak, tylko nie wiadomo jeszcze, czy będą jakieś ograniczenia w tych knajpach, na przykład ilość ludzi na metry kwadransowe. Dobra, a jak ogólnie opinia publiczna przyjęła przedstawienie tego planu? Całkiem dobrze, mi się wydaje. Powoli już to trwa za długo, bo ten obowiązek maseczek jest już od 19 marca, więc w tym momencie już ponad miesiąc ludzie już powoli nie trzymają tych ograniczeń. Bo nasz rząd też przedstawił plan, tylko on się różni jedną kluczową rzeczą, że w naszym planie nie ma dat. I ludzie są niepewni, szczególnie właściciele biznesów. Natomiast w waszym planie są daty. Jak rozumiem, na konferencji, kiedy przedstawiany był plan Czechów odmrażania gospodarki, było powiedziane, że gdyby coś jednak poszło nie tak, to plan będzie zmodyfikowany, tak? Tak. Tam chodzi o to, że po skończeniu każdej tej fazy będzie jakaś ewaluacja tego, czy postępuje to zwalczanie tej choroby i czy warto zacząć następną fazę. Na razie wygląda, że ta choroba się zatrzymuje, więc wygląda, że według planu wszystko pójdzie. Dobra, w tej chwili 7 tysięcy zachorowań, ponad 200 zgonów. Tak. W sumie w miarę podobne statystyki jak w Polsce, przy czym ludność jest mniejsza w Czechach, natomiast śmiertelność minimalnie niższa, ale tutaj też trzeba by pewnie dyskutować o metodach liczenia i stwierdzania zgonów związanych z koronawirusem. A proszę mi powiedzieć, kto gra główną rolę w czeskiej polityce, jeśli chodzi o koronawirusa, o pandemię? Nadal jest premierem Andrej Babiš, ale celkem się wykazał minister spraw wewnętrznych Jan Hamáček z partii koalicyjnej Českej socjaldemokratycznej partii, bo na początku tego kryzysu on w miarę szybko potrafił załatwić maseczki, ten sprzęt medyczny z Chin, nie tylko z Chin, i znacznie sprawniej działał niż na przykład Ministerstwo Zdrowia, które po prostu przez kilka dni naprawdę nie wiedziało co robić, więc zaczęło coś robić minister spraw wewnętrznych. Okej, okay, a jaki w tej chwili układ władzy funkcjonuje w Czechach? Kto rządzi, z kim rządzi, od kiedy? Od 2017 roku rządzi rząd populistycznej partii premiera i oligarchy Babiša. Ta partia się nazywa ANO, czyli tak. I jest w koalicji z socjaldemokracją i za poparcia komunistów.
więc jest to rząd mniejszościowy. Okej, a co by pan powiedział o oligarchach w Czechach? To my te pojęcia znamy bardziej ze wschodu. Czy Andrzej Babiš jest takim niechlubnym wyjątkiem, czy jak to funkcjonuje? Jest wyjątkiem z punktu widzenia angażma w polityce. Bo zazwyczaj te oligarchowie oczywiście mają te swoje siecie polityków, z którymi są zaprzyjaźnieni, ale Andrej Babiš był naprawdę takim pierwszym, który był na tyle odpowiedzialny, że nie będzie zakulisowo wpływał na politykę czeską, ale po prostu założył swoją partię i startował w wyborach. I w tych pierwszych miał 18%, był partnerem koalicyjnym socjaldemokracji, teraz się role odwrócili, Babiš ma 30%, socjaldemokracja 7% i nadal rządzą, tylko że dyrygentem tego rządu jest Andrej Babiš. Okej, okay. A no oprócz tego, że oznacza tak, to jest to też skrót od akcji niezadowolonych obywateli. Ten ruch wyrósł na jakimś buncie antysystemowym? Tak, bo zmieniła się polaryzacja czeskiej polityki. Mniej więcej w roku 2013, kiedy dotychczasowa polaryzacja prawica-lewica się zmieniła na stare partie, tradycyjne partie i przeciw nim nowe ruchy, zazwyczaj apolityczne i antykorupcyjne. Właśnie w tym roku 2013 upadł rząd prawicowej partii ODS, na skutek zatrzymań polityków, szefa wywiadu, i to zatrzymanie było w wyniku korupcji politycznej. Tam kilka posłów zrezygnowało swoich mandatów, żeby utrzymało tego rządu, w zamian za jakieś posady w spółkach państwowych. Biuro antykorupcyjne české ich zatrzymalo, zatrzymalo też szefową kancelarii ówczesnego premiera Nečasa. I wtedy się to zaufanie wobec polityki i polityków znacznie upadło właśnie 7 lat temu. I wtedy nastąpili nowe ruchy i partie. Jest to na przykład ten ruch Andreja Babiša, który jest mniej więcej taki populistyczny. Czasami to się określa jak jakiś taki środkowy populizm, bo to nie jest lewicowe, nie jest to prawicowe, jest to coś między, albo tak jak to pasuje. I na tym buncie ludzi przeciw tradycyjnym politykom też wyrosli piraci. No na początku to nie było tylko české zjawisko, bo ten ruch powstał w Szwecji w wynikach protestu przeciw zamknięcia The Pirate Bay. Okej, czyli można powiedzieć, że ten ruch wywodzi się od internautów zbuntowanych, tak? Tak, właśnie. Ale w różnych krajach różnie ewoluował i to chyba właśnie w Czechach jeden z bardziej spektakularnych sukcesów piratów. U nas po prostu nie zostali tak tylko ruchem internautów, ale po prostu naskoczyli na tą falę buntu przeciw tradycyjnym partiom. Na tej fale też powodzenia mają takie te ruchy ksenofobiczne. Co w Czechach też jest taka ciekawostka, na czele ksenofobicznego ruchu jest pół Japończyk, Tomio Okamura. Co? No dobrze, nikt nie może powiedzieć, że on jest rasistą, bo jest Japończykiem. Odsłuch społeczny. Ale to fajnie, że zahaczamy o ten temat, bo jest zagadnienie społeczności romskiej w Czechach, prawda? Jak w tej chwili ma się ta sprawa? No teraz to nie jest taka najważniejsza sprawa, bo był ten kryzys migrancki, który zupełnie zasłonił te problemy z Romami, które były aktualne też, nie wiem, 10 lat temu, kiedy naprawdę było blisko do jakichś tam pogromów, bo Romowie zazwyczaj w Czechach mieszkają w takich getach, w takich slumsach. I no to w ogóle nie jest ładne miejsce do mieszkania. Więc tam były całkiem duże antyromskie protesty i później przyszedł ten kryzys migrancki, więc tematem dla populistów i dla tych xenofobów prawicowych już nie była kwestia romska, ale właśnie migranci. No dobra, ale rozumiem, że ten temat zszedł z tapety, ale problem dalej jest, tak? Problem o jakiej, jest. O jakiej liczbie Romów możemy mówić i czy udaje się ich zasymilować? Tam trudno powiedzieć, bo jest problem taki, że nie jest zupełnie akceptowana narodowość romska. I Romowie zazwyczaj siebie uważają albo wpisują do tego spisu ludności, że są czeskiej narodowości. Co nie ma z tym problemu, ale nie wiadomo dokładnie, ile jest tych Romów. I jest kilka metryk, ale różnią się. Więc na przykład, co tam widziałem statystyki, szukałem statystyki, na przykład tą narodowość romską udaje tylko 13 tysięcy ludzi, ale te szacunki są 4 miliony albo 300 tysięcy ludzi.
Ale oczywiście to jest problem, bo to społeczeństwo romskie nie jest takie małe, ale przede wszystkim jest wykluczone. Socjalnie, ekonomicznie zazwyczaj ci ludzie mieszkają w getach, jest tam całkiem duże bezrobocie, duża przestępczość i całkiem niskie wykształcenie. Problemem tego społeczeństwa jest też brak własnych elit i jakiejś tam klasy średniej. I jak już elity są, to są całkiem pokłócone co do tego, jaki jest ich plan. Czy podkreślać swoją odrębność, albo w pełni się zasymilować. Więc też tam w samej tym społeczeństwie romskim są tam dwie opinie, co dalej. No i z drugiej strony ta większościowe społeczeństwo nie za bardzo Romów lubi i też tam są ze strony społeczeństwa przeszkody do asymilacji. Okej, okay, wróćmy może jeszcze na chwilę do piratów. To są euroentuzjaści, ale mówią o sobie, że są pragmatykami, prawda? Nie chcą się definiować jako bardziej lewica czy bardziej prawica. Jakby pan ich określił, jak ich społeczeństwo odbiera? Oni się nie chcą w niczym definiować. Po prostu też nie powiedzą, czy są prawicą, czy są lewicą. Mówią, że są pragmatykami, że są merytoryczni, co naprawdę teraz są bardzo merytoryczni, są bardzo merytoryczną opozycją, naprawdę trzeba powiedzieć. Ale unikają jasnych określeń, kim są. Na razie w Parlamencie Europejskim są w tej grupie zielonych, do których mają blisko, a oni też chcieli być w tej grupie liberalnej. Ta partia jest coś między liberalami, tak na rodzaj tej partii Macrona, francuskiego prezydenta, coś między zielonymi i coś między socjaldemokracją. No to ciekawa hybryda. Pragmatycy, którzy z jednej strony uczestniczyli w protestach przeciw premierowi Babiszowi, a z drugiej strony lokalnie byli w stanie wejść w koalicję z jego partią, prawda? Ale z tymi lokalnymi samorządowymi koalicjami tam są wszystkimi. Tam nawet te partie, które są na tym poziomie parlamentarnym przeciw Babiszu bardzo ostro, czasami też są w koalicji z Babiszem. Co też może być określone jak, nie wiem, hipokryzja. Okej. Okay. A jak duże jest imperium Andreja Babisza? To są, rozumiem, media, jakieś biznesy? Jakbyśmy mogli trzy słowa więcej o tym, jaka to jest skala biznesu? Jest drugim najbogatszym człowiekiem w Czechach. Posiada dwie duże gazety, kilka mniejszych, ale przede wszystkim jego imperium jest petrochemiczno-spożywcze. On zaczynał najpierw w latach 90. prywatyzacją spółki petrochemicznej, też chciał kupić Unipetrol, który teraz jest polski. No i później dopełnił to swoje imperium właśnie o rolnictwo, przetworstwo żywności. I teraz, kiedy już pokazał swoje polityczne ambicje, też kupił media. Okej. Okay. Rozumiem, że funkcjonuje w jakimś sojuszu z prezydentem Miloszem Zemanem? Mniej więcej tak, bo to jest całkiem ciekawy związek, albo mają ciekawe relacje, bo zazwyczaj czeską politykę się stara rozgrywać prezydent Zeman. I Andrej Babiš, pomimo tego, że on jest premierem, premier to jest najważniejsza funkcja w czeskiej polityce, w czeskim społeczeństwie. Andrej Babiš też ma media po swojej stronie. Miloš Zeman nie do końca, ale Andrej Babiš, kiedy może być jakieś starcie z prezydentem Zemanem, on jest znacznie pasywniejszy, jest bardziej pasywną stroną, co jest całkiem ciekawe. Milošu Zemanie się udało dostać swoich ludzi do ministerstw w rządzie Andreja Babiša. Czemu? Nie był powód tego, żeby on tego robił. Po prostu on nie ma żadną siłę polityczną i nie wiadomo, po co Andrej Babiš ulega tej presji Zemana. Nominalnie prezydent jest słabą figurą w českém krajobrazu politycznym, ale realnie Miloš Zeman jest stosunkowo potężną figurą. No dobra, a te protesty, które przetoczyły się głównie przez Pragę, tam zdaje się ćwierć miliona osób wyszło na ulicę przeciw Andrejowi Babiszowi. Rozumiem, że jakby tam były podnoszone wątpliwości, jeśli chodzi o konflikt interesów, oczywiście ten biznesowo-polityczny premiera. Czy to spełzło na niczym? Jakby nic się nie udało zdziałać? A Andrej Babiš jest dalej mocny? Tak, nic się nie udało. Nawet przy takiej liczbie ludzi na ulicach? Nie. A jeszcze dodajmy, że Czesi tak często na ulicę nie wychodzą. Jakoś wydaje się, że być może Polacy bardziej mają to jakoś przećwiczone w ostatnich i nie tylko ostatnich latach. Natomiast u Czechów to był naprawdę fenomen, żeby tyle osób wyszło na ulicę Pragi, prawda? I co z tego wyszło? To były największe protesty od rewolucji aksamitnej. 30 lat temu ostatnio było tyle ludzi w ulicach i zupełnie to spędzło na niczym. Andrzej Babiš jakoś tego po prostu przetrwał. Trochę tych ludzi skrytykował, trochę wyraził uznanie, że w sumie jest dużo ludzi na ulicach, ale
nic się nie udało. Okej, okay, a czy Unia Europejska nie będzie tu jeszcze jakoś interweniować o te ewentualne zwroty dotacji? Czy to już raczej nie jest na horyzoncie? Tam jest śledztwo tych organów kontrolnych Unii Europejskiej i teraz już wysłali jakiś raport i czeski rząd ma napisać wnioski do tego raportu albo odpowiedzieć. I na razie jeszcze mają czas z tą odpowiedzą. Więc oni po prostu będą zwlekali z odpowiedzią i później jakoś skrytykują ten raport i zobaczymy, co będzie robiła Unia. Mhm. Skądś to znamy. Może jeszcze bym powiedział, jak jest Polska trochę w konflikcie z Wiarą Jourovą, z tą komisariusz praworządności. Ona jest z partii Babiša, więc zobaczymy, co będzie, bo Babiš jest całkiem w dobrych układach z Morawieckim i oni oboje są biznesmeni, więc mają takie nieideologiczne podejście do spraw. No to jak już mówimy o biznesie, jakie kroki podejmuje rząd czeski, żeby wesprzeć pracowników i przedsiębiorców? Teraz będą jakieś dotacje dla ludzi samozatrudnionych. Chyba będą dwie fale. Pierwsza 25 tysięcy koron dostaną. Ile to jest złotych? Co jest 4 tysiące złotych. I później chyba jeszcze, nie wiem, w przeliczeniu 2,5 tysiąca złotych. Na razie to jest zaplanowane i to chyba będzie. Już można składać wnioski. I co tam jeszcze z tych... Jest już chyba ustawa przyjęta tego, że można zapłacić pieniądze za wynajęcia mieszkania dopiero po kilku miesiącach. Okej. Okay. Państwo będzie pokrywało te płatności w czasie kryzysu? Będzie to gwarantowało tylko, na razie wygląda. Odsłuch społeczny. Dobra, przejdźmy może do takiego tematu, bo u nas ostatnio zagadnienie dość gorące, bo trafiło akurat do Sejmu w czasie pandemii. Nasz Sejm zajmował się, jak pewnie pan słyszał, zaostrzeniem ustawy aborcyjnej, zajmował się zakazem edukacji seksualnej w szkołach, chociaż oczywiście nazwane oficjalnie jest to inaczej jako przeciwdziałanie pedofilii. Na jakim etapie jesteście w Czechach, jeśli chodzi o prawa osób LGBT, jeśli chodzi o aborcję, edukację seksualną? Aborcja jest w Czechach pozwolona do 12 tygodnia ciąży. Niezależnie od przyczyny? Niezależnie od przyczyny, tak. Okej. Okay. Mhm. Do 24 tygodnia jest to możliwe z poleceniem lekarza. I jak jest polecenie lekarza, to jest fundowane z ubezpieczenia zdrowotnego. I, czyli to nie jest karalne, ale nie można po tym 24 tygodniu. Tylko jest wyjątek, jak jest zagrożenie zdrowotne albo dziecka, albo matki. Czyli to jak w Polsce. Ale inaczej do 12 tygodnia można bez podania przyczyny. A prawa osób LGBT, związki partnerskie? Jest od 2006 roku są te partnerstwa rejestrowane. No nie jest to odpowiednik tego ślubu zwykłego. Ludzie w tym partnerstwie nie mogą adoptować dzieci. Okej, okay, ale dziedziczą, mają jakby pozostałe prawa zagwarantowane. Dziedziczą, tylko tam nie mają tej emerytury wdowskiej. Aha, okej. Okay. Ale mniej więcej oni tam dziedziczą po sobie. Tylko wszystko, co jest związane z tymi dziećmi, nie jest legalne. No dobra, a są takie pomysły? Czy raczej się to nie przewija przez dyskurs publiczny w Czechach? Raczej nie, bo te środowiska są całkiem zadowolone z tego, że jest to partnerstwo rejestrowane. Dobra, chciałbym spytać jeszcze o jedną rzecz, bo od tej rzeczy w zasadzie zaczęliśmy odsłuch społeczny. W pierwszym odcinku z Olgą Gitkiewicz rozmawialiśmy o wykluczeniu transportowym i tam jako przykład dobrze skomunikowanego kraju padł przykład właśnie Czech. Rozmawialiśmy o tym, że w Polsce kolej się zwija, że do mniejszych miejscowości nie można dojechać. PKS-y padają jeden po drugim, natomiast w Czechach ta sieć, szczególnie tych małych kolejek, tych szynobusów, funkcjonuje całkiem sprawnie i na ten transport po prostu można liczyć. Pytanie, jak wy to zrobiliście? Prawdopodobnie był całkiem dobry poziom podczas komunizmu i później nadal trwał jakiś tam konsensus o tym, że trzeba mniej więcej uratować tą sieć połączeń. Oczywiście też się tam w latach 90. ta branża zwijała i było mniej pasażerów. Tam był chyba w latach 90. spadek o 1/4. I też zamykano dworce, zamykano tory. Tylko te tory nie sprzedawano. Leżą tam, gdzie są i zobaczymy, co będzie dalej. Teraz nastąpiła na kolei liberalizacja.
co też jak w Polsce zanosi na problemy, bo dotychczas mniej więcej był jeden główny przewoźnik te české dráhy, przewoźnik narodowy. Teraz już jest chyba 16 i po prostu te umowy na transport teraz nie są centralnie podpisywane, ale każde województwo robi własne umowy z poszczególnymi przewoźnikami. Rozumiem, że to się sprawdza, bo nawet Leo Express wjeżdża do Polski, także już tu nawet ekspansję prowadzi. Ale to jest całkiem wyjątek i oni tego planowali od dłuższego czasu, właśnie to połączenie Pardubice-Wrocław. Na razie te początki, bo ta liberalizacja nastąpiła w połowie grudnia, no nie wiadomo, bo było tylko kilka miesięcy i teraz jest lockdown i nie wiadomo, co będzie. 10%, 25% pasażerów, co zwykle. Więc na razie nie wiadomo, te początki były całkiem trudne, były tam jakieś awarie, niedrukowano biletów. Oczywiście nadal będzie problem, jak ktoś jedzie między województwami i tam są inni przewodnicy. Nie wszędzie są jakieś systemy integrowane tych biletów. Czasami trzeba kupić bilety tylko na dworcach i nie drogą cyfrową. Więc były tam problemy, teraz nie wiadomo jak to jest, bo cały system jest zawieszony. No pewnie. A komunikacja autobusowa funkcjonuje, czy to zawsze się głównie opierało na kolei? No moim zdaniem głównie na autobusach, które mniej więcej działają sprawnie, chociaż oczywiście są też wioski w takich regionach, w górach, w środku Czech, gdzie na przykład jest ostatni autobus w piątek wieczorem i pierwszy w poniedziałek rano. Mm-hmm. Ale rozumiem, że komunikacja autobusowa jest dotowana z budżetu państwa, bo kolej, jak rozumiem, tak. Wszystkie, autobusy? Wszystkie są dotowane. Wszystkie. Albo w coś dotują gminy, coś dotują województwa i coś dotuje państwo centralne. Dobra, a orientuje się pan, czy ci, którzy dotują, mają jakiś wpływ na siatkę połączeń, tak, częstotliwość kursowania? W przypadku tego połączenia autobusowego tak. No dobrze, przebrnęliśmy przez dość szerokie spektrum tematów, ale myślę sobie, że może to być ciekawe doświadczenie właśnie tak porównać sytuację w różnych obszarach z naszymi najbliższymi sąsiadami, z Republiką Czeską. Serdecznie dziękuję. Naszym gościem był dziś Jan Szkwyrnak, historyk prowadzący stronę Sprawy z Polska. I chciałbym jeszcze zapytać na koniec. Strona analogiczna, gdzie moglibyśmy śledzić sprawy z Czech po polsku. Jest jakaś do polecenia może? Tak, ja polecam stronę czeskapolityka.pl. Serdeczne dzięki, będziemy śledzić. Dzisiejszy odcinek przygotowywała Joanna Kotkowska-Pyzel, a realizował tradycyjnie Robert Gańko. Serdeczne dzięki za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Dziękuję bardzo. Też dziękuję. Odsłuch Społeczny.